W meczu 28. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali na wyjeździe z Lubuszaninem Trzcianka 4-1. Żółtoczarni objęli prowadzenie w 15 minucie. W bocznym sektorze boiska faulowany był Paweł Ignasiński. Z rzutu wolnego w pole karne zagrywał Michał Goliński. Bramkarza Lubuszanina strzałem głową pokonał Mikołaj Witzberger. Przed przerwą prowadzenie dla nielbistów podwyższył Michał Goliński. W drugiej połowie meczu nasi piłkarze poszli za ciosem. W polu karnym odnalazł się Łukasz Jasiński i strzelił bramkę, uzyskując wynik 3-0. Gospodarze zdołali strzelić honorowego gola. Po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry w pole karne Michała Pytkowskiego pokonał Wojciech Oczkowski. Wynik meczu ustalił Jakub Mrozik pięknym uderzeniem z okolic 40 metra. Nielba Wągrowiec wygrała z Lubuszaninem Trzcianka 4-1. Mrozik. Sprzyjające warunki, o tym słyszę to raz, a przeciwnik, jak zawsze mówiliśmy, z tymi którzy nie mają na sobie balastu, grają bez obciążeń, gra się najgorzej, także to był ciężki mecz, podobnie jak z Kubylinem. Warunki były fatalne dla jednych i dla drugich. Przy stanie 3-0 nie uszczegliśmy się błędu, ale to troszeczkę wynikało także z takiej pogody i ta sytuacja z tego fragmentu nam się przydarzyła, co się nie może przydarzyć, ale po prostu przypieczętowaliśmy tą wygraną czwartą bramką i to cieszy, bo po raz kolejny bramki padały ze stałych fragmentów gry i z akcji, z uderzenia za szesnastki, także cała paleta zagrań i to bardzo, bardzo cieszy. I jeszcze jedno cieszy przy porażce w dzisiejszym dniu Polonii Środa. Już skaczymy na czwarte miejsce, byłem optymizm przed meczem z Odrą. Lubuszanin zagrał ambitnie, dążyliśmy cały czas do strzelania kolejnych bramek. Cieszą kolejne 3 punkty, staramy się zwyciężać jak najczęściej, jak najwięcej. Przygotowujemy się do następnego meczu, kiedy zagramy Żółtą w niedzielę z Solcem Kujawskim. A jeśli chodzi o pogodę, to trzeba przyznać, że typowa angielska pogoda na pewno nie sprzyjała grom piłkom. Cieszę się, że koniec. Nasi rywale postawili ciężkie warunki. Widać, że podeszli do tego meczu bardzo ambitnie, starali się, dobrze wygrali. Warunki atmosferyczne niestety nie pozwoliły też na widowiskową grę. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Myślę, że wynik cieszy. Zawsze dużo strzelonych bramek, to więcej frajdy dla kibiców. Podawanie, dzięki. Ja pierwszy. To razem. Uda? Chcielibyśmy serdecznie podziękować kibicom za doping, były trudne warunki, deszczowe i bardzo nas to cieszy. Fajnie, że jesteście. Oby tak dalej.